Dzień dobry. Jak zapewne pamiętacie, niedawno zalało mi mieszkanie. Nastąpiło pęknięcie węża łączącego wodę z kranem. Postanowiłem znaleźć sposób, żeby zabezpieczyć się na przyszłość przed takim nieszczęściem. Sposób nie jest drogi. Składa się z dwóch elementów. Czujnika zalania działającego w systemie TUJA oraz kontrolera zaworu, elektrozaworu, też działającego w systemie TUJA. Jak widzimy, cena jest 219 zł jednego elementu, 89 zł drugiego elementu. Dodatkowo potrzebujemy sieć Wi-Fi w domu oraz na przykład program Smart Life, który jest dostępny w sklepie Google. Po instalacji musimy się zarejestrować. Podajemy tam swój adres e-mail oraz hasło. Kolejnym etapem jest rejestracja urządzenia na naszym koncie. W tym celu musimy nacisnąć na 5 sekund dedykowany guzik do tego celu. W tym przypadku jest to guzik wyłączenia. Jak ikona zaczęła migać, możemy przystąpić do szukania urządzenia. Ja proponuję zawsze użyć autoscan, wtedy trochę dłużej, ale nie musimy długo szukać w bardzo obszernym menu naszego urządzenia. Mniej więcej po minucie do dwóch minut urządzenie zostanie wykryte. W identyczny sposób postępujemy z czujnikiem zalania. Otwieramy pudełko, przytrzymujemy wewnętrzny przycisk przez około 5 sekund. Dioda zaczyna migać. W programie klikamy plus. Każemy systemowi automatycznie znaleźć urządzenie. Po dodaniu urządzenia możemy zmienić jego nazwę na bardziej nam wygodną. I urządzenie już jest zarejestrowane w naszym systemie. Pozostało nam napisać program, który wykona prostą czynność, czyli jeżeli zobaczymy, że jeżeli alarm powodziowy zadziała, zawór wody ma się zakręcić. Wchodzimy w pierwszy punkt, gdy dowolny warunek zostanie spełniony. Tutaj z wielu możliwości musimy wybrać sobie urządzenie. Czujnik wody i w czujniku wody dajemy alarm. Zaznaczamy alarm. Następnie wykonaj następujące działanie. Również wskazujemy urządzenie, zawór prąd i w tym zaworze musimy ustawić opcję, że ma się on zamknąć, czyli switch off. Po wszystkim zostało nam nazwać ten algorytm, na przykład powódź. Zapisać go w chmurze. I możemy zacząć testowanie. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do widzenia.